to będzie twój pierwszy sprawdzian na zastępcę, synu. Zaraz, zaraz, to będzie... Tak, tak, to jest odcinek 37. Dziwaczna destrukcja dyliżansu. O, świetnie. Mówisz odcinek 37, ten, w którym łapię, skaczę i pędzę? Nie, nie, ten, w którym pędzisz, skaczesz i łapiesz. Otóż to właśnie. Odsuń się. Tylko bez paniki, stary. Koń poniósł dyliżans. Spokojnie, ja nacisnę hamulec. I wciąż nie ma paparazzi. Podziwne. Jeśli los na ciebie warczy, nie wystarczy podać ty. By wrócić z tarczą nie na tarczy, musisz nabrać nowych sił. Podejście pierwsze nie udało się, to najwyższy czas. Po prostu spróbuj zrobić to jeszcze raz. Oto następna próba, mały. Jej! Napad na bank! Odcinek czwarty. Mit o fortunie nowicjusza ładnie brzmi jak byle fałsz, a rzeczywistość cię przymusza, byś otrzepał się i wstał. I nikt nie fotografuje? Nigdy nie mów pas! Po prostu spróbuj zrobić to jeszcze raz. Jeszcze raz. Jesteś as! A się zamurowało ze strachu! Co chcesz? Te bobry tak się rozpleniły, że im przysnęły na głowach. To tak jak w odcinku 27, gdy się natknąłeś na dwa niedźwiedzie grizzly. Nie mów, że masz dość! Stało? Wygląda na to, żeśmy nakryli złodziei bydła. A to nie są małpy? Tym gorzej! Małpy złodzieje. To przypomina odcinek 34. Wyśmienita odpowiedź, młodszy zastępco. Zdałem egzamin? A dasz sobie radę? No wiesz, bierzmy się za tych małpich rabusiu. Może czas byś dzielnie stanął, zasługujesz by być nową. Zamiast dawać za wygraną, za przegraną lepiej daj. Zapamiętaj, że opłaci się dziś lub za jakiś czas. Po prostu spróbuj zrobić to jeszcze raz. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Hej! Nie wiesz, która to prawa strona drogi, baranie? Ci londyńscy kierowcy. Mówię ci, szefie! Życzę się tak nie bawiłem! Ta, wiesz, nie wiedziałem, że odwalanie bohaterskich numerów będzie takie fajne.